Hej rodzinko, co tam u was? Wiecie co? Nagrywam małego vlogasa i mam już nagrany odcinek jeden, który wleci na kanał prawdopodobnie gdzieś w nocy. Tego vloga postaram się wrzucić jeszcze zanim pójdę do pracy. O co chodzi, czemu to nagrywam? Słuchajcie, ostatnio wjechały na kanał dwa fajne filmiki. Miały dosyć duży rozgłos ze względu na to, że na jednym pokazywałem, że zarobiłem 500k w miesiąc. No i na drugim pokazałem, że z tego nowego rajdu lecą bardzo mocne przedmioty, dużo osób mnie odwiedziło, dużo osób mnie zasubskrybowało i powiem wam, że miałem straszny spam na skrzynce, wiadomo, każdy pytał i tak dalej, no wiadomo, każdy chciałby spytać jak zarobić i niestety to jest chyba najgorsze pytanie jakie możecie mi zadać, ale ja jestem taki, że kurde, no nie mogę odpowiedzieć i każdemu odpowiadałem, także straciłem masę czasu na odpowiedzi i... Co jest w związku z tym? W związku z tym właśnie wszedłem na kanał i tak popatrzyłem na niego i powiem wam, że strasznie dałem dupy. Nie wiem, co ja miałem na myśli tworząc taki kanał, ale jest on strasznie kompletnie cienki. Otóż dla kogoś jak ja lub kogoś, kto już robi kasę albo dla kogoś, kto tam jest mniej więcej trochę ogarnięty, to te poradniki są przydatne, tak? Niosą coś ze sobą i tak dalej. Ale jeżeli ktoś jest kompletnie nowy, wchodzi, widzi, że o, zarobił 500k w miesiąc i wchodzi na drugi odcinek, a tam jest odcinek o Zulfaraku na przykład. Idzie potem na instancję, na Zulfarak, siedzi tam 2-3 godziny, wraca do miasta i potem pisze, ej, ty gówno jesteś, bo ja pieniędzy nie mam teraz. I właśnie o to chodzi i ja nie mówię, że ten ktoś, kto tak mówi, to jest źle, bo taka jest prawda, bo ja nie do końca dałem znać, jak to wszystko ma wyglądać. Także chcę przebudować kanał trochę, może nie przebudować, po prostu wrzucić teraz nowe filmiki, takie, które by pokazały od początku, czyli no trudno jest to tak dokładnie opowiedzieć, ale wydaje mi się, że powinno być tak, że mam takie filmiki, które każdy nowy, który przyjdzie, zanim zrobi jakiś sposób, powinien obejrzeć, prawda? Czyli no, będziemy tam opowiadać o addonach, zrobimy taką listę, jak trzeba zacząć, ogólnie goldmaking i tak dalej. Dla nowych graczy, żeby po prostu było to tak, że zanim zrobią cokolwiek, co już powstało na kanale, na przykład dzisiaj dodałem, no to najpierw muszą obejrzeć film sprzed 3 miesięcy, gdzie opowiadam, co zrobić, żeby kompletnie zacząć. Kurde, staram się patrzeć w tą kamerę, ale zawsze zapominam. Słuchajcie, druga sprawa to taka, że przebudowywując kanał, będzie... goldmaking tylko, no w sumie na razie też to jest. Z tym, że no myślałem, że na kanał powrzucam trochę innych rzeczy, może jakiś Hearthstone, może inne gry. Ogólnie wiecie, chciałbym go rozbudować, bo sprawa wygląda tak, że przywiązuje się bardzo do takich rzeczy i ogólnie taki YouTube to było takie moje marzenie. Z tym, że czuję, że jeżeli robiłbym tylko content o goldmakingu w WoWie, no to nie miałbym za dużo wyświetleń. Ze względu na to, że no patrząc nawet na zagranicznych youtuberów, jeżeli chodzi o goldmaking, mają oni tylko po parę tysięcy subskrypcji maksymalnie. Któryś tam może ma z 30, chyba Oldbless ma chyba 60, to jest rekord. Także no wiecie, no w Polsce co ja mogę osiągnąć, ile w oparciu na polskich youtuberów, bo no to też nie jest dużo, ja będę miał może 2000, to będzie już sporo. Chciałbym z tym łączyć jakoś przyszłość, a strasznie dużo pochłania to czasu i kiedyś, gdy będę mieszkał z moją kobietą, bo na razie mieszkam z rodzicami, jak będę mieszkał już z moją kobietą, będziemy mieli dzieci, bo będziemy mieli pracę, nie wiem, czy będzie wystarczająco czasu, żeby coś takiego kontynuować. Także chciałbym to może na tyle rozbudować, żebym mógł nie pracować pełnego etatu i mimo tego byłoby mnie stać dzięki YouTube'owi na nagrywanie dodatkowe, tak jakby w sumie pół na pół połączyć to z pracą, prawda? To mógłby być dobry sposób, tylko no nie wiem, czy będę miał takie możliwości, jak nie, no to szkoda, będę dalej nagrywał może trochę krótsze materiały, zobaczymy. Ale tak wam mówię, że no mimo tego goldmakingu chciałbym tam coś ruszyć z innego kontentu, mam nadzieję, że wam się spodoba i możecie w komentarzu napisać, czy macie jakieś propozycje. Aktualnie myślę nad Hearthstone'em, ale kompletnie nie mam czasu, żeby cokolwiek nagrać, nawet filmików o goldmakingu, także trochę lipa.
Dobra, także od dzisiaj akcja, przebudowujemy kanał. Jeżeli ktoś nie ma jeszcze żadnych wyników w goldmakingu, także nie bójcie się, poczekajcie, pokażę wam, może znajdziecie sobie informacje w tych nowych poradnikach, co robicie źle. I wklejajcie też, znaczy wklejajcie, no piszcie komentarze pod filmikiem właśnie, jaki jeszcze inny content mógłbym robić na kanale. I dodatkowo możecie też napisać o tym, jeżeli z goldmakingiem, co chcielibyście związanego zobaczyć, bo mam na pewno chciałbym zrobić addony, poradnik do taki ogólny do wszystkiego, czy ogólny, no taki, wiecie, pojedyncze sprawy, każdy filmik do pojedynczej sprawy i taki właśnie podsumowujący, na przykład tam, nie wiem, 5 reguł, które musicie spełniać, jak chcecie zacząć goldmaking, 5 jakichś tam rzeczy, że na przykład tam, nie wiem, no zobaczycie filmik, taki będzie dzisiaj na kanale, także możecie sobie go obejrzeć. Ale to będzie dopiero w nocy, także pewnie jutro obejrzycie. No, także to było na tyle. Ja spadam do pracy, bo już jest zaraz trzeba jechać, także dzięki za obejrzenie i see you later, guys.